W Poznaniu odbyła się 26. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ogółem wystawiono na niej 179 sztuk bydła mlecznego. Na ringu według ras i odmian ich oceny dokonywał pochodzący z Wielkiej Brytanii sędzia John Kuzar. W sumie przyznano 15 czempionatów oraz 3 superczempionaty. W kategorii jałowic tytuł ten zdobyła jałowica Obca z przedsiębiorstwa hodowlanego Gałopol w Gałowie. Czempion w kategorii jałowic w wieku 19-22 miesięcy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej i czerwono-białej. Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i producentów mleka, pan Leszek Kontryk, odbiera prezes Gałopol Gałowo, pan Marian Pankowski. A w kategorii krów tytuł superczempiona zdobyła Janka z ośrodka hodowli zarodowej Garzyn w Garzynie. Janka to czempion krów drugiej laktacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Tytuł odebrał prezes OHZ Garzyn w Garzynie Tadeusz Ziółkowski. Tytuł superczempiona pozostałych prezentowanych ras bydła mlecznego, polskiej czerwonej, Montbeliard, Jersey i Simmental, zdobył czempion rasy Jersey, Jerzyna 44, ze stadniny koni Michałów w Michałowie. Leszek Kącli, a odbiera pukar główny hodowca staniny konia w Michałowie, pani Urszula Białobow. Prosimy bardzo. Brawo, proszę Państwa, brawo. To są najpiękniejsze zwierzęta tej wystawy, w tych rasach. Idziemy tam. Łącznie w Poznaniu swoje jałowice i krowy prezentowało 49 hodowców z całej Polski.